nie zaczniecie prawdy mówić, to za kratki wsadzę na 24, albo i na cały tydzień. Nie. Kiedy ja w głowie mam pomieszanie i jedno zachodzi na drugie i zawazuje, to co było pierwsze? Nie, no przecież ja zawału przez was dostanę. Kamicę nerkową już mam! Bo mi lekarz rejonowy powiedział, że kamienie u mnie jak biurze krakowsko-częstochowskie. Głazy, można powiedzieć. A wy jeszcze chcecie, żeby mi serce pękło? 44. edycja barburkowej dramy teatralnej dobiegła końca. Spektaklem, który wieńczył tarnobrzeskie święto teatru, był Znaczek Miłości. Komedia kryminalna z czasów PRL. Rzecz dotyczy PRL-u lat 70. i jedyną taką realną historią jest to, że w 72 roku w Polsce miała miejsce wizyta Fidela Castro, bardzo krótka i kilkudniowa, ale ona w jakimś sensie stała się takim powodem do powstania tej sztuki, do opisania historii ludzi, ich tęsknot, marzeń, no i oczywiście miłości. Na scenie Tarnobrzeskiego Domu Kultury wystąpili Joanna Kurowska, Dorota Chotecka, Martyna Kliszewska, Lesław Żurek i Jakub Przebindowski, stały bywalec Tarnobrzeskiej Dramy Teatralnej. No to jest zawsze dla nas bardzo szczęśliwe spotkanie, bo uwielbiamy miejsca, które mają tradycję teatralną i miejsca, w którym publiczność, przez to, że to są imprezy cykliczne, jest publicznością naprawdę dowartościowującą dla jednej chyba i dla drugiej strony. Po pierwsze, aktorzy lubią widzów, którzy są wyedukowani teatralnie, a tak na pewno jest w wypadku publiczności tutejszej, która, jak mówię, dzięki festiwalowi, ale pewnie też i dzięki w ogóle zainteresowaniu i miłości do teatru, po prostu jest fantastyczna. Ja do kierownika. No nie ma! Jak umie, to na drzwiach jest karteczka. Dzisiaj muzeum nieczynne. No tak, ja do kierownika. Nie ma! Przecież widzę, że jest. Jasnowidz się zna. Proszę pana, proszę wyjść, dać nam pracować. Kierownika poznaje na kilometr, po aparycji, po tym jak siedzi. No. Tylko nie siedzi, ale pracuje. Proszę, halo. A jak pracuje, to tak jakby jej nie było? A ja mam sprawę. Proszę pana, proszę wyjść. Chwileczkę. Tylko nie tym tonem dobrze. Kierowniczkę pochłaniają problemy codzienności. Zwierzchnięte te usta. Układa w niemym krzyku, rozwiązując trudności administracyjne. Henka, brawo. Proszę wyjść, proszę pana, i dać nam pracować. Proszę wyjść, natychmiast. Jestem przedstawicielem Wojewódzkiej Rady Narodowej. Muszę rozmawiać z kierownikiem placówki. A to tutaj, proszę bardzo. W Muzeum Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu odbył się trzeci i ostatni w tym roku koncert z cyklu Muzyka z energią. Po jazzie i poezji śpiewanej przyszedł czas na żydowską muzykę klezmerską. Po pierwsze, jest to muzyka bardzo piękna i muzyka, która trafia chyba w ucho każdego, nawet niezbyt wyrobionego muzycznie, ale to nie był jedyny powód, że zdecydowałem się na wybór tego rodzaju muzyki. Chciałem również, ażeby ta muzyka przypomniała o dawnych mieszkańcach naszego miasta, o żydowskiej społeczności, która jeszcze na początku XX wieku stanowiła prawie 70% wszystkich mieszkańców naszego miasta. I chciałem, żeby ten koncert, zresztą na zakończenie powiedziałem, był takim swoistym hołdem, przypomnieniem i hołdem złożonym tym właśnie mieszkańcom Tarnobrzega, którzy żyli wśród nas prawie 3,5 wieku i w zasadzie ich historia niestety bezpowrotnie się skończyła. Ten hołd kulturze i muzyce żydowskiej został oddany przez zespół Mrozek Klezmer Quartet. Ta muzyka klezmerska jest jakby częścią mojej duszy. Zawsze chciałem grać muzykę swingową i muzykę klezmerską. Na początku oczywiście nie mogłem tego zagrać, bo nie miałem takich umiejętności, ale gdzieś we mnie to w środku po prostu grało. I kiedy słuchałem muzyki klezmerskiej, ona mi jakby bardzo w naturalny sposób przychodziła do mnie. To znaczy, że miałem dużą łatwość, żeby po prostu ją wykonywać. I jest to kolejny dialekt muzyki, prawda? Więc dla mnie bardzo ciekawa rzecz. Podczas koncertu nie zabrakło tradycyjnych żydowskich ballad, jak i swingujących jazzowych kompozycji.
Można usłyszeć w nich, zwłaszcza w tych tonacjach, bym powiedział, minorowych, jakiś taki ból, płacz, żal, smutek. Z drugiej strony jednak pojawiają się elementy bardzo żartobliwe, humorystyczne, właśnie te wszystkie efekty, które na klarnecie można wykonać, typu śmiech, glissanda. To są takie elementy właśnie narracji takiej rubasznej, wesołej. Nie? Czyli mimo, że życie jest ciężkie, można się też uśmiechać i żyć wspaniale. Trzy lata, czwarta płyta. Tak wygląda ostatnia wydawnicza działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach. Tym razem placówka wyprodukowała album pod nazwą Ziemskie Anioły. Kultywujemy i staramy się kultywować tematykę trześniowskich aniołów, czyli takiego fresku, który jest w trześni w kościele. Organizujemy wspólnie z zespołem szkolno-przedszkolnym w trześni konkursy literackie, plastyczne, recytatorskie, ale też i skoro mamy tak uzdolnionych autorów, mamy tak uzdolnioną młodzież, postanowiliśmy wydać płytę z premierowymi anielskimi piosenkami. Po raz pierwszy można ich było posłuchać 27 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Gorzycach podczas koncertu promującego nowe wydawnictwo. Podobnie jak w przypadku poprzednich płyt, tak i teraz postawiono na autorskie teksty i kompozycje twórców z gminy Gorzyce oraz powiatu tarnobrzeskiego. W większości są to piosenki specjalnie napisane na potrzeby tej płyty. Dwie piosenki otrzymałem, że tak powiem, już istniejące od kilkunastu lat, do tej pory nie mające szczęścia do wydania w postaci płyty, do nagrania studyjnego. Dlatego dzięki życzliwości autorów udało się otrzymać te piosenki i zaaranżowane zostały ponownie i nagrane, więc 12 zupełnie takich, można powiedzieć, nowych premierowych piosenek. Autorką tekstów do kilku z nich jest tarnobrzeska pisarka Jolanta Tworek, dla której był to debiut w tej roli. Piotrek zapytał o tekst i pomyślałam, czemu nie spróbować. Próbowałam, troszkę trudniejsze chyba niż wiersz, dlatego że no, trzeba to jakoś tak, żeby miało i rytm, i całość, żeby tworzyło, żeby się powtarzało lub nie, ale generalnie, no, żeby brzmiało też troszeczkę w mojej głowie. Te aranżacje niektóre były prawie takie, jak sobie ja tam wymyśliłam, a niektóre, że tak powiem, były inne, ale bardzo fajne, bardzo mi się podobało, zwłaszcza pierwsza piosenka, ta tytułowa. No, po prostu mnie wzruszyła. Płytę Ziemskie Anioły można nabyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Gorzycach w cenie 25 zł. Daga, czyli Dagmara Czechura, to młoda, energiczna i charyzmatyczna artystka. Śpiewa od dawna, ciągle realizuje się w swojej pasji, z dnia na dzień sięga coraz wyżej. W 2020 roku nagrała utwór To Trudne. W 2021 mieliśmy przyjemność usłyszeć po raz pierwszy utwory To Proste i Mów do mnie. A kilka dni temu, było 10 listopada, premierę miał teledysk do jej najnowszej piosenki zatytułowanej Przepis na niebo. Przepis na niebo to jest właśnie mój autorski sposób i przyjaciół, którzy zostali zaangażowani na poczucie się dobrze.
każdy ma swoje własne niebo, każdy czuje się dobrze w innej sytuacji, a i koncepcją tego utworu było po prostu pokazanie tego, w czym ja się czuję dobrze. I chciałam wam dać trochę karaibskich rytmów, dać trochę kolorowych outfitów i żebyśmy w ten zimowy czas poczuli się troszeczkę lepiej i cieplej. Słowa do przepisu na niebo napisali Dagmara Czechura oraz jej przyjaciel Jędrzej Demianiuk. Przyjaciele Dagmary zostali też zaangażowani do nagrywania klipu. Teledysk, jak to całe moje życie jest, było jedną wielką improwizacją, został zrealizowany w klubie Room 13 na Mazowieckiej w Warszawie. Po przyjacielsku. Zdarzyło mi się tam zaśpiewać kilka razy dla klubu i oni udostępnili nam to miejsce. A jeżeli chodzi o ludzi, to są moi przyjaciele, którym bardzo dziękuję za udział w tym, bo nigdy nie ma czasu się spotkać. Prawda? Sami wiecie doskonale, że jest bieganie na życie, praca i tak dalej. I napisałam do tych osób, mówię, słuchajcie, nie mam budżetu, ale będzie żarcie, będzie impreza i jak wystąpicie, będzie fajnie. I ci ludzie przyszli, to są moi ziomkowie. Czym zatem jest niebo, na które Daga zdradziła nam przepis? Każdy ma swoje niebo, prawda? Dla mnie niebo jest wtedy, kiedy jestem w otoczeniu bliskich mi osób, które mnie rozumieją, przy których nie muszę udawać i przy których mogę być sobą. I w tym teledysku jestem z sobą w 100%. Lubię mieć na sobie kolorowe outfity, lubię karaibskie rytmy, lubię bawić się ruchem i kocham ludzi, których mam dookoła siebie. Więc dla mnie niebo to jest ta cała energia, którą mam nadzieję, że wam przekazałam. Ja nie chcę nikogo innego, I mean amor. Znalazłam już przepis na niebo, claro que sí, jesteśmy jak tarcza od złego. Dalsze plany Dagmary? Dalej dużo, dużo muzyki. Troszeczkę będę odchodzić. Jeszcze obiecuję, że wyjdą 3 single w języku polskim, ale dostałam ofertę pracy pisząc utwory po angielsku i bardziej teraz działam na rynek zagraniczny. Tak mnie bardziej chcą, więc też nie będę się przed tym bronić. Może jeszcze wrócę tutaj, ale zobaczymy. No, u mnie się dużo dzieje, jest bardzo spontanicznie, więc nie zwalniam tempa. Pracuję, nagrywam, piszę piosenki, więc słuchajcie mnie tam w tych podpisach. Może coś tam, wiecie, piszę różnym fajnym osobom, tam mnie możecie wypatrzeć. W takim razie jako redakcja telewizji lokalnej życzymy samych pomyślności w realizowaniu planów i zamierzeń. Maciej Mazur to polski grafik, malarz, rysownik, autor komiksów. Ilustruje przeważnie książki dla dzieci. Często jest tak, że tekst do ilustrowanych bajek pisze sam. Jak mówi, najbliższe jego sercu jest właśnie ilustracja książkowa. To taka dziedzina, w której można tak naprawdę poruszać się w dość nieograniczonym zakresie. Zarówno w warstwie plastycznej jako takiej, ale też tekstowej, bo to może być bardzo prosta historyjka dla dzieci. Jeśli na przykład robię coś dla dzieci typu 4-5 lat, no to wiadomo, że to będą rzeczy dosyć proste, aczkolwiek nie prostackie. Rzeczy bardzo skondensowane, rzeczy bardzo ikonograficzne. To znaczy dzieci lubią proste rzeczy po prostu. A jeżeli robię rzeczy dla starszego czytelnika, to wiadomo, że to będą rzeczy już trochę bardziej zaawansowane, zarówno plastycznie, jak też i w formie trochę bardziej rozbuchany, można to nazwać. Maciej Mazur zawitał do Tarnobrzega w ramach festiwalu Baśniowy Świat Stanisława Jachowicza. Tu spotkał się z najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta, by poprowadzić z nimi ciekawe zajęcia. Spróbujemy zrobić bajkę, właściwie pokazać, jak można zrobić taką bajkę, czyli jakąś krótką historyjkę zilustrowaną przez dzieci. Mam nadzieję, że też wymyśloną przez nich w całości. Ja tylko będę starał się być przewodnikiem, takim przewodnikiem po prostu. Pokazać jak, ale niekoniecznie już one same z siebie będą próbowały to robić. Mam nadzieję, że z dobrym skutkiem, dobrym efektem. Oprócz tego w Tarnobrzeskim Domu Kultury powstała wystawa, na którą składają się bajkowe ilustracje Macieja Mazura. Pochodzą głównie z takich bajek jak Powędrowała kurka z podwórka, Kurczakowe rachowanie czy Smutny piesek. Tu akurat na wystawie są dosyć jednorodne rzeczy. Większość tych rzeczy, które tu pokazuję, to są rzeczy właściwie utrzymane powiedzmy w zbliżonym stylu. To wynikało powiedzmy z tego, że ponad połowa tych rzeczy to są rzeczy moje, to znaczy ja je napisałem i były robione konkretnie pierwotnie dla moich dzieci. One są bardzo, wtedy były bardzo małe, więc się rzeczy opowiadałem im to, co one chciały usłyszeć. Ale też można tu zobaczyć fragment książki, która była robiona już dla dzieci starszych, czyli robiona w stylu bardzo realistycznym.
Wystawę ilustracji Macieja Mazura wciąż można oglądać w Tarnobrzeskim Domu Kultury. W filii numer 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu miała miejsce promocja publikacji turystycznej dla osób niewidomych i słabowidzących pod tytułem Kraina Bieszczadzkich Jezior pod palcami. Jej autorką jest Elżbieta Markowska, przedstawicielka Rzeszowskiego Oddziału Fundacji Szansa dla Niewidomych. Jest ona wydana w formie dostępnej dla osób z dysfunkcją wzroku, czyli w druku transparentnym, czyli to jest połączenie powiększonego czarnodruku i Braille'a, a także posiada takie tyflografiki, czyli wypukłe rysunki, które osobom z dysfunkcją wzroku pozwalają za pomocą dotyku poznawać budynki, zabytki czy obrazy. Pomysł na turystyczną publikację zrodził się z osobistych zamiłowań Elżbiety Markowskiej do Bieszczadzkich Jezior. Lubię promować to, co podkarpackie, dlatego myślę, że Bieszczadzkie Jeziora to jest bardzo ciekawy temat. To raz, a po drugie nie ma jeszcze takiej publikacji na rynku, która byłaby w formie dostosowanej do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. O tym terenie. W sierpniu tego roku odbył się 3-dniowy wyjazd do Krainy Jezior dla osób z dysfunkcją wzroku, w którym uczestniczyły również osoby z Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego. I zwiedzaliśmy w ciągu tych 3 dni okolice Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego. Myślę, że atrakcji było bardzo dużo, między innymi właśnie rejs statkiem po Jeziorze Solińskim, przejażdżka koleją linowo-gondolową, czyli najnowsza atrakcja, która w tym roku została uruchomiona, zwiedzanie różnego rodzaju muzeów, Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie Knieja w Nowosiłkach czy Muzeum w Myczkowcach. Publikacje bezpłatnie otrzymały osoby, które przybyły na spotkanie. Egzemplarze trafiły również do filii numer 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej, do koła Polskiego Związku Niewidomych w Tarnobrzegu, Urzędu Miasta oraz Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu. Malarstwo Beaty Garanty poświęcone jest człowiekowi i jego różnorodności poprzez jego wygląd, kulturę, wierzenia, kuchnię oraz miejsce zamieszkania. Prezentowane prace pozwalają na dłuższe zastanowienie się nad każdą z nich, prawdziwe dostrzeżenie kolorów, detali, a także piękna portretowanych osób. Marta Lipowska tworzy w technice olejnej, inspiruje ją natura. Jej obrazy przedstawiają sceny z codziennego życia, ale najważniejsze są w nich światło i kolor. Malarstwo Marty Lipowskiej stanowi syntezę dokonań impresjonizmu, ekspresjonizmu i koloryzmu. Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza na tradycyjny koncert noworoczny. Wystąpi zespół Sonori Ensemble pod kierunkiem Artura Jaronia w składzie Magdalena Idzik mezzosopran, Jakub Milewski baryton. Bilety w cenie 60 zł do nabycia w kasie oraz na stronie tedektarnobrzeg.pl. Koncert noworoczny. Sztandarowe przedsięwzięcie Mieleckiej Orkiestry Symfonicznej. Wykwintna celebracja zmiany roku, nawiązująca do słynnych prezentacji wiedeńskich z muzyką rodziny Straussów oraz twórców nawiązujących do tej estetyki. Bilety w cenie 65 zł do nabycia w kasie Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie. W Londynie po II wojnie światowej Ada Harris zarabia na życie sprzątając domy. Pewnego dnia Ada dostrzega niewyobrażalnie piękną suknię Christiana Diora, wiszącą w sypialni bogatej klientki. Posiadanie czegoś tak pięknego, prawdziwego dzieła sztuki, to mogłoby naprawdę zmienić życie człowieka. Nothing wrong with dreaming, Ada. That's what you are. You're a dreamer. You should have been receiving a war widow's pension. It comes quite a tidy sum. Oh, it's my Eddie. It's a sign from my angel. What are you going to do? I'm going to buy a dress. A Christian Dior from Paris. Paris.
ni ses départs, ni ses navires. Excuse me, dear. I'm after a frock, one of them £500 ones. You have the wrong address. Please let me escort you out. No, 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 hang on a minute. I've saved every penny scrubbing floors so I can buy this frock. Excuse me, but it would be my honor to have you view the collection as my guest. Ni tout cela, ni rien au monde. Oh, that's lovely. Nous faire oublier. Your dress is designed to astonish. How will you do that, Mrs. Harris? You are nobody, invisible. Madame, may I give you a lift? What was I thinking coming here? I'm just a cleaner from London. No, your cleaner dreams up the most beautiful gown in the world. It's not sewing, it's baking moonlight. You dare to follow your dreams, Mrs. Harris. Bravo. This is not possible, not at all. Where are you going, Mrs. Harris? To see the boss. Mrs. Harris, these are for you, from Monsieur Le Marquis. I've spent too long on my own, wishing my life away. You don't want to do the same thing. This is your chance. I have never encountered anyone like you. Come on, girls, follow me. Today, there's a new woman, a modern woman. I thought it was too late. Kiedy rodzina Primów przeprowadza się do Nowego Jorku, ich syn Josh z trudem przystosowuje się do nowej szkoły i nowych przyjaciół. Wszystko to zmienia się, kiedy chłopiec poznaje śpiewającego krokodyla, który uwielbia kąpiele, kawior i muzykę oraz mieszka na strychu ich domu. Ludzie, tam jest krokodyl! Prawdziwy, żywy! A witam, nowi najemcy, zgadza się? Hektor Valenti, do państwa usług. Krokodyla już poznaliście. Wybitnie zdolna bestia. Ma na imię Lyle. Ja się zeskiłem. Mamo, ja ci mówię, on wcale nie jest groźny. Jak nie, to krokodyl. No, okej, dobra. Krokodyle mają szczęki jak ze stali i lubią ludzkie mięso, ale ten jest inny, ten nosi szali. I do tego śpiewa. To na pewno bezpieczne? Co to w ogóle za pytanie? Kolego, to jest życie. A życie bezpieczne nie jest. To było doskonałe. There is treasure you can find. And something somewhere left behind. It can stay this way. At least until the morning light. Wielki zielony krokodyl domowy. Pierwszy raz jedzie taksówką. Mama w życiu nie zostawiłaby nas na święta. Może poszła w tango. Tradycyjnie życzymy radosnych świąt w rodzinnej atmosferze, 12 wigilijnych potraw i mocy wymarzonych prezentów. Ale co, jeśli ktoś sobie tego nie życzy? Właśnie, mamo. Nie dam rady przyjechać do domu na święta. James, mój nowy szef, wrzucił mi duży projekt. No i nie mogłam odmówić. A co to za kupowanie prezentów na ostatnią chwilę? Ale co za kotek tu robisz? To nie mój rozmiar. Ale to jest rozciągliwe. Kochanie, nie będę tego brała. Ja się tak starałam. Cały grudzień. Całe moje życie. Wracaj do matki. Ona teraz nie może być sama. Przecież cholera wie, co jej do głowy strzeli. Mamo? Naprawdę nie wiem, dokąd pojechała. Mówiła coś o spontaniczności i o pociągu. Poproszę jeden bilet. Przykro mi, obowiązują bilety z wcześniejszą rezerwacją miejsc, a wszystkie miejsca są zajęte. Nie sądzi pani, że to skandal, konduktor, który nie chce sprzedać biletu? Dewiant. Pan Wołodymir? Wowa! Przepraszam, zaczytałem się. Mama miała jakichś wrogów? Jakich wrogów może mieć bibliotekarka? Siema, mordo. Jakie macie plany na wieczór? Może poszła w tango, albo może na zakupy. Pani wróci do domu, pani się uspokoi. Mama w życiu nie zostawiłaby nas na święta. Może twoja matka wcale nie została porwana? Może znalazła kogoś? W dzień przed Wigilią. Zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia i razem uciekli na drugi koniec Polski.
Nie to, że mam coś przeciwko romansom. Gdyby się pani nie zdecydowała, ja mam na imię Zygmunt. Bohaterowie rozpoczynają podróż do miejsca, w którym nic nie jest takie, jakie mogłoby się początkowo wydawać. Disney Animation Studios ma zaszczyt przedstawić Dziwny Świat. Wielkie filmowe wydarzenie. Trzymać się! Wyprawa poza przestrzeń i czas, gdzie kryją się niezgłębione tajemnice. Czegoś takiego jeszcze nie było. Co to za świat, ludzie? A to co za... No to ładnie się wkopaliśmy. Jaki tam ze mnie odkrywca? Jestem gość z farmy. Chodź, musimy stąd spadać! Jak chcesz się wycofać, to albo już, albo nigdy. Mogę? Gdzie? W konia cię robię, facet! Do historii przejdziemy!